Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i ten film będzie przeznaczony dla osób, które będą chciały przejść z takiego zwykłego dropshippingu na bardziej zbrandowany dropshipping ze swoim własnym logiem, z krótszymi czasami oczekiwania na ten produkt, czy między innymi z wysyłką z Polski. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i zapraszam do oglądania. Więc na samym początku zacznijmy od tego, co robi się w dropshippingu. W dropshippingu wiadomo, powiedzmy, że tworzycie swój sklep internetowy, no i przechodzicie na Allegro czy też na AliExpress. Tutaj znajdujecie jakiś produkt, no i zaczynacie go sprzedawać u siebie na sklepie, po czym zamawiacie go z tego AliExpressu. Często ten produkt idzie bardzo długo, chociaż można oczywiście znaleźć produkty, które idą krócej, między innymi klikając tutaj Ship From i wybierając na przykład United States, jeżeli chcecie, żeby to były produkty wysyłane ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast, no nie ukrywajmy, że niektóre produkty idą naprawdę bardzo długo i z czasem, jeżeli prowadzicie dropshipping, no to oczywiście z czasem chodzi o to, żeby przejść z tego dropshippingu na trochę taki bardziej zaawansowany biznes i gdzieś tutaj zbrandowanie trochę tego, zbudowanie marki z krótszymi czasami oczekiwania, dołożenie logo na produkt i tak dalej, bo o to chodzi tak naprawdę w dropshippingu, żeby później przejść na taki wyższy level. Dropshipping jest tylko po to, żeby zobaczyć, czy ten produkt będzie się sprzedawał, aczkolwiek jeżeli ktoś chce i ma pieniądze i wie, że jakiś produkt będzie się sprzedawał, czy też chce z nim związać swoją przyszłość, no to może również zacząć od tego, co pokażę w tym filmie. Tak więc przede wszystkim powiedzmy, że chcemy sprzedawać sobie takiego oto blendera. Ten blender jest naprawdę bardzo popularny, więc odradzam sprzedawanie go. Natomiast powiedzmy, że chcemy go sprzedawać i na AliExpressie taki blender kosztuje $17, więc $17 będziemy musieli zapłacić za ten produkt za każdym razem, kiedy będziemy go chcieli wysłać do naszego klienta. No więc nie ukrywajmy, jest to troszkę dużo w porównaniu do tego, co zaraz zobaczycie. Przede wszystkim na samym początku przejdę sobie na Amazona i pokażę wam jedną ważną rzecz. Te blendery na przykład na Amazonie tutaj mamy po $20, 18. Natomiast każdy z tych blenderów ma już tutaj, widzicie, logo, czyli nazwę tej firmy, czyli osoby, które gdzieś tutaj sprzedają na Amazonie już zazwyczaj te logo na te blendery nakładają. No i to właśnie fajnie się sprzedaje. I też dużo osób myśli, że jest to naprawdę bardzo trudne, żeby takie logo na ten blender wrzucić, czy na każdy inny produkt. Natomiast nie jest to takie trudne i też nie jest to takie drogie. Myślę, że każdy będzie mógł sobie na to pozwolić, zwłaszcza jeżeli już ma jakąś sprzedaż w dropshippingu. W tym celu przejdziemy sobie na Alibabę i tutaj znajdziemy ten blender, czyli wpisujemy Portable Blender, tak jak on się tutaj nazywa na AliExpressie. No i takie pierwsze wrażenie, jak możemy zobaczyć, no to ten blender jest tu o wiele droższy na tej Alibabie, bo tu możemy za produkt na przykład zapłacić te $3 czy 3,30, tu $4 czy też 5, w zależności od tego, ile zamówimy sztuk. Tak więc przede wszystkim, no, te blendery są tutaj tańsze, to w porównaniu tego, że tutaj $17 ten blender kosztuje, a tu mamy takie $2, jeżeli chodzi o ten sam blender, czyli powiedzmy, że jest to $3.30. Przejdźmy sobie do jednej z takiej aukcji, gdzie z jednego dostawcy, gdzie tutaj mamy $3.50 za ten jeden produkt. No i teraz więc naszym celem jest to, aby po pierwsze zmniejszyć czas oczekiwania, czyli żeby na przykład wysyłać to z Polski, żeby ten czas oczekiwania to były na przykład 3 czy 2 dni. No i przede wszystkim chodzi nam o to, żeby zbrandować, czyli dać to logo na ten nasz produkt. Więc w tym celu właśnie będziemy musieli przejść sobie do tej Alibaby. No i między innymi będziemy, fajnie byłoby, jakbyście naklikali i tak pootwierali tu w różnych kartach te wszystkie różnego rodzaju opcje, gdzie tych dostawców, gdzie sprzedawane są te blendery, tak żeby one tu były otwarte w różnych kartach, bo będziemy musieli do nich wysłać wiadomości i zapytać się o więcej szczegółów. Czyli przede wszystkim na samym początku mamy tutaj takie szczegóły, jak ile trzeba produktów ogólnie zakupić, żeby w ogóle ten dostawca wysłał ten produkt do nas. I tutaj mamy, że minimum te 24 produkty. Oczywiście to jest tylko tutaj tak napisane. Często jak się skontaktujemy, może być to mniej tych produktów. Natomiast myślę, że mimo wszystko, jeżeli będziecie chcieli już to logo narzucić na ten swój produkt, to będziecie musieli zamówić tak ze 20, właśnie 30 produktów, 50 czy też 100, to w zależności od tego,
tego, jaki to jest produkt i jakie ma właśnie te minimum quantity. Natomiast tutaj mamy te 24 produkty. Mamy również takie informacje na temat tego, ile trzeba przynajmniej zakupić tych produktów, żeby można było nałożyć logo na blendera. Ile trzeba zamówić tych produktów, żebyśmy mogli narzucić logo tutaj na opakowanie. I między innymi jeszcze grafikę, jeżeli chcemy jakoś inną na tym opakowaniu, no to również musimy tyle zamówić tych produktów. Więc to jest 200 produktów, 200 tych blenderów, żeby można było nakleić logo na tym produkcie. Znaczy nakleić, oni to oczywiście mają jakąś tam technikę, zawsze mówię nakleić, ale to oni to jakoś w jakiś sposób nadrukowują to logo na ten blender. Natomiast co jest ważne, to, żeby nie sugerować się tylko tymi danymi, tylko oczywiście z każdym dostawcą się skontaktować, spytać o to, jaki będzie koszt tego faktycznie, przy ile chcecie zamówić tego, czy uda się zrealizować na przykład w tym wypadku 20 takiego na samym początku, żeby sprawdzić powiedzmy jakość, że chcecie sprawdzić jakość i tak dalej. No i między innymi też warto spytać o to, ile trzeba zakupić, żeby to logo udało się nałożyć. Tutaj mamy te 200, ale myślę, że jeżeli się dogadacie, to nawet przy 100 produktach tutaj to logo uda się wrzucić na tego blendera. Przy niektórych produktach jest to o wiele mniej. Przy wypadku tego blendera możliwe, że jest to po prostu jakieś trudniejsze i tak dalej. No i później wysyłacie to logo. Ważne też jest to, aby spytać się, jaki czas jest oczekiwania na te produkty, ze względu na to, że zazwyczaj jest to, tak jak mamy tutaj, jeżeli to jest od 1 do 100 produktów, no to będzie 7 dni oczekiwania na samo przygotowanie tego zamówienia, a później jeszcze osobno trzeba czekać na na czas oczekiwania na ten produkt do tego miejsca, do którego chcemy wysłać. Więc te 7 dni to jest taki czas, w którym te produkty wszystkie zostaną przygotowane. Jeżeli byście zamawiali więcej, no to wiadomo, tutaj mamy więcej tego czasu. Czasami nie są te czasy oczekiwania pokazane tutaj, więc warto się o to spytać. Warto też się spytać o to, ile kosztuje wysyłka, ponieważ ona jest tutaj dosyć droga i to tutaj może być takim problemem. No i co? I myślę, że w tym momencie, jeżeli będziecie mieli te wszystkie informacje i zdecydujecie się na to, że chcecie właśnie zakupić jakąś tam ilość tego produktu, to możecie zapłacić. I co jest też fajne, to powiedzmy, że ta osoba zgodzi się na te 100 sztuk tego produktu, więc to 100 sztuk będzie kosztowało około $350 plus jakaś tam wysyłka. I co jest fajne, to, że ten blender normalnie kupicie teraz te 100 blenderów za $350, gdzie jeżeli chcielibyście 100 kupić blenderów na AliExpressie, czyli jeżeli byście na przykład mieli tych 100 zamówień u siebie na sklepie i te 100 zamówień chcecie zrealizować z AliExpressu, to tutaj musicie zapłacić $1700, gdzie tutaj macie zapłacić tylko $350 plus macie swoje logo i macie o wiele krótsze czas oczekiwania, do czego zaraz przejdę. Tak więc myślę, że nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić, chyba że tam będą jakieś produkty dosyć tańsze poniżej $1, no to oczywiście i tam na przykład chcecie zamówić sobie 20 na samym początku i tak dalej. Myślę, że to wszystko jest do ogarnięcia, ale na pewno będą mogły pozwolić sobie na to osoby, które już działają z jakimś sklepem i gdzie ten sklep sprzedaje i będą chciały zwiększyć tą sprzedaż, zwiększyć marżę, nałożyć to swoje logo i tak dalej. I też to jest fajne, że jeżeli na samym początku ogólnie raczej odradzam robienie dropshippingu na Allegro, ze względu na to, że jest tam naprawdę bardzo dużo już takich osób, które to prowadzą, bardzo dużo produktów jest narzucane i jest naprawdę bardzo duża konkurencja, małe są szanse na to, że się przebijecie. Natomiast posiadanie takiego produktu ze własnym logiem, posiadanie swojego własnego sklepu, to możecie użyć tego Allegro jako dodatkowe źródło tych sprzedaży, ze względu na to, że jeżeli macie blender ze swoim własnym logiem, to nieważne, czy on jest droższy o 10, czy 20, czy 50 zł, jeżeli macie logo, to zdecydowanie to was stawia o wiele wyżej w oczach tych klientów przyszłych, ze względu na to, że taka osoba będzie chciała zapłacić za coś, co jest markowe i nawet dopłacić te 20 czy 50 zł, niż kupić coś, co jest bez loga, czyli teoretycznie jest to jakaś podróbka, może to z Chin przyszło i tak dalej. Mimo że to tak samo wygląda, jeżeli jest tam wasze logo, no to zdecydowanie macie większą szansę na sprzedaż, dlatego to jest fajne, że jeżeli macie to logo i zapłacicie z góry te pieniądze, mimo wszystko będzie to dalej dropshipping, zaraz pokażę dlaczego, to jeżeli macie ten produkt w Polsce, macie krótki czas oczekiwania i macie te logo na tym, no to zdecydowanie możecie wykorzystać do tego Allegro, Facebook Marketplace też będzie o wiele lepiej działał wam, OLX, no i dodatkowo oczywiście ten wasz sklep internetowy, więc możecie dołożyć te różne kanały sprzedaży i będzie wam się to o wiele lepiej konwertowało. I też wiadomo, jeżeli nieraz macie tak, że wystarczy, że 10 produktów tylko sprzedacie i zwróci wam się to, co zapłacicie tutaj
tutaj. A jeszcze zostanie te wam 90 tych produktów, na którym będziecie trzepali ten profit, więc jest to naprawdę często warto się nad tym zastanowić, jeżeli znajdziecie jakiś produkt, który faktycznie wam się już sprzedaje, albo jakiś produkt, który myślicie, że będzie się sprzedawał, albo wokół którego na przykład macie jakąś swoją społeczność, wokół którego chcecie zbudować markę. I tutaj do gry wchodzi taki kolejny element tej strategii, to jest Fulfillment Center. Jest coś takiego jak Dropshipping Agent, to działa w Chinach i to są takie magazyny blisko portów lotniczych, gdzie tam po prostu szybko jest to wysyłane z tych Chin, tylko też musicie zakupić jakąś określoną liczbę tych produktów, wysłać tam i to będzie wam tam wysyłane z tych Chin, tylko że dosyć o wiele szybciej. Natomiast jeżeli chodzi o Fulfillment Center, to są takie również, powiedzmy, dropshipping agenci, to znowu jest też dropshipping, bo wyślecie te produkty do takiego magazynu, tylko te magazyny znajdują się na przykład w Polsce, jeżeli chcecie sprzedawać w Polsce, jeżeli chcecie sprzedawać na przykład w Stanach, no to w Stanach się też takie magazyny znajdują. No i co jest fajne, to, że oni się też podłączają nam tutaj pod, mamy ten magazyn, mamy tam ile tych produktów jest, podłączają się nam pod te sklepy często, w zależności oczywiście o jaki Fulfillment Center wybierzecie i czy będzie miał taką opcję, ale zazwyczaj podłączają się pod te sklepy, sami wysyłają te produkty, generują nam tylko fakturę za usługę, za tą wysyłkę i tak dalej, więc jest to zdecydowanie bardzo fajny pomysł i dalej jest to dropshipping, bo wy tego nie wysyłacie, wszystko jest to robione za was, natomiast musicie zapłacić, wiadomo, jakieś pieniądze na samym początku za ten produkt, żeby go wysłać tutaj do tego Fulfillment Centera. Jeżeli chodzi o polskie Fulfillment Centery, to tutaj niestety nie mam takiej dużej wiedzy na temat tego, który z tych Fulfillment Centerów jest dobry, ze względu na to, że ja jeżeli działam, no to raczej w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj, no jeżeli chodzi o Polskę, no to wam nic nie polecę, ale myślę, że między innymi tutaj Frisbo znalazłem, ma integrację z Shopify czy też WooCommerce, więc jeżeli nawet Allegro, więc jeżeli będziecie chcieli na przykład zadziałać, no to myślę, że tutaj jest to dobrą opcją. Możecie tutaj znaleźć bardzo dużo informacji na temat tego, ile to może was kosztować, czy też umówić się na jakąś taką rozmowę, tylko wiadomo, musicie być już dosyć przekonani, że chcecie faktycznie to zrobić. I ile tak trzeba by było mieć pieniędzy na to, żeby przeprowadzić takie coś? Myślę, że na samym początku moglibyście nawet zacząć od takich drobnych produktów i na przykład ten produkt 20 tego typu produktów zamówić, więc to by was wychodziło tam z $60. Myślę, że jeżeli macie koło 1000 zł i chcecie na to przeznaczyć, to myślę, że możecie spokojnie to zrobić. Myślę, że nie będzie was to więcej kosztowało na samym początek. Tylko pamiętajcie, żeby wszystkie wydatki sobie gdzieś tam wkalkulować, czyli żebyście później mieli gdzie to sprzedawać, a mieli pieniądze na jakiś marketing, czy też własną społeczność, ale myślę, że z takim 1000 zł spokojnie można gdzieś tutaj to logo narzucić na ten produkt i zacząć go sprzedawać właśnie choćby z Polski, z takiego Fulfillment Centera. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie jakiegoś lajka, zostawcie komentarze, jeżeli macie jakiś problem, to zdecydowanie postaram się wam pomóc i widzimy się następnym razem.